Yo, yo, hello, witajcie, witajcie. Tak, to jest film chwilę po tym, jak tłumaczyłem, jak zamontować lunetę. Teraz jest osobna sprawa taka, czy... Nie będę od razu wgrywał, chcę was zapytać o zdanie, czy chcecie film z testu tej wiatrówki Thunder-M 4,5mm Ekol ES 450. Chcecie taki test? Komentarz, łapka w górę. No co? 50 łapek w górę i będzie robiony test na tej lub na innej lunecie, ogólnie test tej wiatrówki. Każdą lunetę, którą też uda mi się zakupić, będę testował i będę dawał swoją recenzję odnośnie tej lunety. Chcesz wiedzieć więcej o tej lunecie? Zajrzyj na ten film, który będzie, albo poprzedni, jeszcze nie wiem, który film gram prędzej. Także po prostu zajrzę na moje inne filmy. Taki szybki skrócik. Ja nie będę tego rozkładał, to jest do policzka, nie? Żeby podnieść to tutaj wyżej. Tak to wygląda. Dajcie znać komentarzami lub łapkami w górę, czy chcecie taki test obejrzeć, czy nie. Mógłbym też grać, ale dlaczego miałbym nie zapytać. Dobra, trzymajcie się, do następnego, cześć.